Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotrek i w dzisiejszym odcinku, po raz już chyba trzeci, poruszę temat strefy komfortu. Dlaczego ten temat? Dlaczego znowu o tym będę mówił? Ano dlatego, że dla mnie cały czas jest to numer jeden, jeśli chodzi o rozwój. Bo oczywiście możesz się uczyć, możesz czytać książki, zdobywać wiedzę, no ale co z tego, jeżeli tej wiedzy nie będziesz wykorzystywać, a to przeważnie właśnie tak jest, że jeżeli nauczysz się czegoś nowego i masz to później zrobić pierwszy raz, no to jest właśnie ta strefa komfortu, że to cię blokuje, to cię zatrzymuje, bo to jednak jesteś niepewny, niepewna, nie wiesz, co to może być za pierwszym razem, więc to tak to już właśnie wygląda. I właśnie w związku z tym, że ja ostatnio robię nowe rzeczy, więc chciałbym na to spojrzeć z jeszcze innej perspektywy niż tam, z tamtej i podać Wam inne przykłady i dlatego nagrywam znowu na temat comfort zone tak zwanej. I na początek podam ten przykład, który się nie zmienił, czyli zimne prysznice. Cały czas dla mnie jest to wyjście ze strefy komfortu, mimo że robię to już grubo ponad rok, ale za każdym razem nie lubię tego. I muszę się do tego tak trochę, no jest to po prostu, nie jest to dla mnie takie komfortowe jak ciepły prysznic i nie ma co tutaj ukrywać. Następnie telefony. Ja naprawdę nie cierpię rozmawiać przez telefon. Dla mnie rozmowa przez telefon to jest jak za karę, a mój biznes opiera się w dużej części na rozmowach telefonicznych, więc możecie sobie wyobrazić to, co przeżywam, musząc wykonać telefon. Naprawdę odwlekam to jak tylko się da, wolę pisać wiadomości, już nie wspominając o spotkaniach na żywo, ale po prostu unikam tego jak ognia, ale wiem, że nie mogę i nie mogę tego nie robić, więc po prostu robię to, ale jest to dla mnie wyjście ze strefy komfortu niezbędne do po prostu rozwijania w tym przypadku mojego biznesu. Następne rzeczy, które zacząłem ostatnio robić, to live na Facebooku. Ja myślałem już o tym od jakichś około, nie wiem, może 2 miesięcy i zastanawiałem się nad tym, ale właśnie z powodu tej strefy komfortu nie robiłem tego. Nie, właśnie czułem tą taką, ten stres, strach, bo co powiedzą inni, a co ja powiem ciekawego. No bo to nie jest tak jak tutaj, że filmik mogę nagrać, poprawić ewentualnie jak coś nie wyjdzie, tylko tam już idzie, będzie nagrane, pójdzie w świat, bo ja niczego nie usuwam, te wszystkie moje błędy, które robię, zostawiam, żeby może to innych też zmotywowało do podjęcia jakichś działań, kroków, żeby w przyszłości zobaczyć, nie widzieli tylko takich idealnych samych jakichś nagrań i w ogóle, że wszystko jest takie super, profesjonaliści, ja to robię jako amator, tak samo jak tego YouTube'a, więc po prostu do tych live'ów na Facebooku to zmotywowało mnie Daniel Konieczny, mój coach, po prostu powiedział, że mam to zacząć robić, no i wtedy już nie było odwrotu, więc wziąłem kamerkę, włączyłem tak jak tutaj z telefonu, no i po prostu poszło, więc za pierwszym razem był to mega stres, teraz już jest to mniejsze dla mnie, mniejsze nerwy, ale niewątpliwie było to wyjście, bardzo duże wyjście ze strefy komfortu. No i idąc dalej tym tropem, po prostu wpadłem na pomysł, żeby zapraszać gości na moje live'y. No i tym sposobem właśnie teraz, bo ja w ogóle robię live'y 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki o 14:00. Więc zapraszam serdecznie i w każdy piątek teraz mam od poprzedniego tygodnia, gdzie pierwszy raz zaprosiłem gościa, Reginę Bukowską. Będę w piątki właśnie miał taki cykl, co dwie głowy, to nie jedna i tam będzie pojawiał się gość, z którym będę przeprowadzał rozmowy na różnego rodzaju tematy. No i pierwszy taki wywiad, no to był również dla mnie mega stres, mega też wyjście ze strefy komfortu, ponieważ ja w ogóle nigdy nie uczestniczyłem w żadnym wywiadzie, czy to jako prowadzący, czy jako gość. A do tego jeszcze jest do tego potrzebne specjalne oprogramowanie, którego za bardzo nie można przetestować na sucho, więc po prostu błąd, małe problemy techniczne, które mi się przytrafiły, których się obawiałem, zdarzyły się, no ale i właśnie to wtedy było dla mnie też takim mocnym wyzwaniem, mocnym wyjściem ze strefy komfortu, ale jakoś to ogarnąłem i z perspektywy czasu nie żałuję żadnych z tych decyzji, które zrobiłem, które podjąłem, więc jak najbardziej zachęcam jeszcze raz, wychodźcie ze strefy komfortu, bo bez tego rozwój jest, no może nie, że niemożliwy, ale bardzo,
bardzo powolny i szkoda na to czasu, więc jak już coś robić, to na maksa, a to wyjście ze strefy komfortu Ci w tym pomoże. Także to by było na tyle, to co chciałem Wam powiedzieć dzisiaj. Dajcie w komentarzach przykłady Waszego wychodzenia ze strefy komfortu, co jest dla Was takim czymś właśnie. I cóż, zachęcam Was do odwiedzania mojego Instagrama, Facebooka, bo tam się bardzo dużo rzeczy dzieje, już pomijając te live'y. No i trzymam za Was kciuki, uważajcie na siebie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, hej!